Cześć, jestem Magda z SelfMastery.pl. Dzisiaj w serii Mastery Insights temat sensu posiadania celów i pozornie trudnej relacji pomiędzy realizowaniem celów a byciem obecnym w danej chwili. Zgodnie z ideą serii Mastery Insights, dzisiejszy film jest jednocześnie uzupełnieniem mojego ostatniego, dłuższego filmu 5 mitów na temat życiowego celu i odpowiedzią na niektóre komentarze, które się pod nim pojawiły. A odnoszę się do tych komentarzy, bo zauważyłam w nich spore różnice w waszym podejściu do tematu celów i obecności w danej chwili. Niektóre osoby dewaluowały sens posiadania celów w ogóle. Część osób dostrzegła w nich wartość i sens. A część poszła w stronę czystej obecności i jej nadrzędnej wartości względem celów czy aktywności w świecie. Wygląda na to, że każdy ma na to jakąś perspektywę i próbuje sobie te rzeczy poukładać po swojemu, pewnie w oparciu o jakieś swoje doświadczenia. Ja chcę dzisiaj dodać do tego swoją perspektywę i swoje przemyślenia, bo szczerze mówiąc, trochę niepokojące jest dla mnie takie ostre oddzielanie od siebie tych rzeczy, albo w ogóle rezygnacja z celów. Dlatego, że to potencjalnie może mieć bardzo poważne skutki nie tylko dla codziennego życia i satysfakcji z życia w ogóle, ale też długofalowo dla progresji w stronę kolejnych poziomów rozwoju duchowego. Najpierw odniosę się do komentarzy, które kwestionują sens posiadania jakichkolwiek celów. Niektórzy pisali, że lepiej nie mieć celów. Że wystarczy po prostu żyć swoim życiem, pozwolić, żeby rzeczy się wydarzały i toczyły swoim rytmem. Zupełnie tak, jakby posiadanie celów nagle miało sprawić, że życie przestanie się toczyć swoim rytmem. Oczywiście tak nie jest i tak nie będzie. Poza tym, chcę delikatnie zwrócić uwagę na to, że człowiek ma w sobie coś, co nazwałabym naturalnym dążeniem do rozwoju i do ulepszania. Lubimy widzieć progres. Chcemy iść do przodu, chcemy rozwiązywać kolejne problemy i tworzyć nowe rzeczy. Zwykle nas to cieszy. W ten sposób też rozwijamy się jako cywilizacja, społeczeństwo i jednostki. A to oczywiście wiąże się z określonym kierunkiem rozwoju z jakimiś inicjatywami i projektami, które jednak mają coś na celu i czemuś służą. Gdybyśmy w sobie nie mieli tego napędu, to być może do dziś siedzielibyśmy na wozie ciągniętym przez dwa konie po błotnistej drodze pomiędzy dwoma większymi osadami Krakowem i Warszawą. Można oczywiście dyskutować, czy to nie byłoby lepsze niż to, co mamy dzisiaj, ale to już chyba nie ma większego znaczenia ani sensu. Co do ciebie i do mnie: wszyscy jesteśmy nagradzani wewnętrznie, a często też zewnętrznie, za ukierunkowane działanie i progres. Znowu, gdybyśmy nie mieli tego systemu motywacji i nagród na poziomie biologicznym i psychologicznym, to w ogóle nie wstawalibyśmy z łóżka. Pod tym względem naprawdę jesteśmy bardziej zwierzętami niż gotowi jesteśmy przyznać. Tak to jest urządzone, tak ma być i tak jest dobrze. Powiem więcej: człowiek dla zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego czyli na wszystkich poziomach. Potrzebuje wyzwań i potrzebuje sukcesów w ramach tych wyzwań. Świetnie pisze o tym Peter Levin w swojej książce Obudźcie tygrysa, i tutaj będzie cytat. Nasz system nerwowy i nasza dusza, aby pozostały zdrowe, muszą stykać się z wyzwaniami i odnosić sukcesy. Kiedy ta potrzeba nie jest zaspokajana, lub kiedy stajemy przed wyzwaniami i nie odnosimy sukcesów, przestajemy być żywotni. Nie potrafimy w pełni zaangażować się w życie. Jestem na 100% pewna, że znasz to uczucie triumfu ze swojego doświadczenia, po tym jak podejmujesz jakieś wyzwanie, mobilizujesz się, działasz, radzisz sobie dobrze, a na koniec ogarnia cię rozluźnienie i poczucie głębokiej satysfakcji. Możesz to sobie też nazwać spokojem. To jest właśnie Twoja nagroda. Tak to działa. Oczywiście, część wyzwań w życiu wynika z okoliczności. Życie ci coś przynosi i trzeba coś z tym zrobić. Można powiedzieć, że sytuacja wymusza na tobie radzenie sobie z tym, co przychodzi, i w związku z tym wymusza też mobilizację. Kiedy pojawia się jakaś przeszkoda czy wyzwanie, a ty sobie z tym radzisz, oczywiście odczuwasz satysfakcję, masz swoją nagrodę. Ale jeżeli jedynym źródłem tej satysfakcji będzie dla ciebie radzenie sobie z tym, co poniekąd jest ci narzucane przez życie, to z czasem będziesz nim coraz bardziej zmęczony albo zmęczona. Dlaczego? Bo to jest dosyć bierna postawa wobec życia. Nie ma w tym powiewu świeżości, nie ma w tym żadnej inicjatywy. Oczywiście sam wybór, że jakoś zadziałasz w danej sytuacji, jakoś zareagujesz, jest elementem aktywnym, a nie pasywnym, ale brakuje mi tutaj wyboru w innym sensie w sensie Twojej dobrowolnej mobilizacji do czegoś, co jest świadomie i z własnej woli wybrane przez Ciebie. Właśnie dlatego moim zdaniem, ilość energii i satysfakcji, jaka do Ciebie będzie wracać po poradzeniu sobie z takimi narzuconymi zewnętrznie wyzwaniami, z czasem będzie coraz mniejsza w stosunku do energii, jaką będzie pochłaniało radzenie sobie z nimi na przestrzeni całego życia. Wielokrotnie mówiłam o tym, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko o radzenie sobie z problemami i czekanie, aż przyjdą następne problemy. To jest po prostu na dłuższą metę wykańczające, wyczerpujące. To męczy i przytłacza. Brakuje tutaj inicjatywy, która zmieniłaby dynamikę. Przynajmniej takie są moje obserwacje. Myślę, że żeby mieć poczucie. Pełnego zaangażowania i uczestniczenia w swoim życiu. Człowiek, oprócz przyjmowania swojego losu i narzuconych wyzwań, potrzebuje też wyzwań wybranych przez siebie na bazie tego, co ma dla niego głęboki sens i jest dla niego ważne. To go ożywia, to dodaje energii, to jest konstruktywne, cieszy, daje poczucie wpływu i pewność. Człowiek wtedy czuje, że ma coś do powiedzenia w swoim własnym życiu, a to zmienia dynamikę. I oddaje dużo więcej satysfakcji niż tylko radzenie sobie z problemami i okolicznościami, które życie przynosi. Dobrze rozumieć znaczenie wszystkich tych rzeczy, wszystkich tych elementów i umieć się w nich odnaleźć, czyli amorfati, jasne, ale też własna inicjatywa, własne zaangażowanie i działanie. Dobrze być współtwórcą tego, co się wydarza, a nie tylko biernie czekać na to, co przyjdzie w zbroi i w okopach. Co ma przyjść, to i tak przyjdzie. Ale Twoja postawa i działania nie są obojętne. Mam nadzieję, że czujesz subtelną, ale wyraźną różnicę pomiędzy byciem przymuszonym do zrobienia czegoś przez życie, a wolnym wyborem i zaangażowaniem się w coś z własnej, nieprzymuszonej woli. Mam też nadzieję, że to, co powiedziałam do tej pory na temat celów, wystarczająco uzasadnia sens posiadania własnych celów czy jakiegoś marzenia. Bez tego jest po prostu trudniej, żyje się trudniej. Do tematu celów czy marzeń chcę dodać jeszcze jedną rzecz. Rozumiem, dlaczego wiele osób rozczarowało się celami typu smart czy stawianiem sobie celów w ogóle. Dość często bywa tak, że te cele stają się źródłem jakiegoś nieprzyjemnego napięcia, stresu, presji, a na końcu jeszcze poczucia porażki. I myślę, że właśnie z takich doświadczeń może wynikać przekonanie, że lepiej nie marzyć i nie mieć celów, bo i tak nic z tego nie będzie, i tak to nie ma sensu. Dlatego zostaje dryfowanie i czekanie na to, co przyjdzie, ewentualnie działanie napędzane paliwem desperacji i przymusu. Fakt jest taki, że już samo intencjonalne określenie sobie celu wspiera proces jego realizacji. Daje poczucie jasności, człowiek przynajmniej wie o co mu chodzi. A to, że to się czasem nie najlepiej kończy, moim zdaniem, moim zdaniem nie wynika koniecznie z samych celów, tylko raczej z podejścia do celów i sposobu ich określania. To, co obserwuję, to to, że często te cele nie mają żadnych głębszych podstaw poza jakimś widzimi się danej osoby. W dodatku człowiek tak mocno przywiązuje się do konkretnego efektu, jaki chce uzyskać, że traci po drodze praktycznie wszystkie nagrody, jakie oferuje robienie postępu. Często nawet tego postępu nie zauważa, tak bardzo koncentruje się na rezultacie. Takie podejście sprawia, że coś, co na początku cieszyło, dodawało energii, staje się nagle ciężkie, trudne i mało ekscytujące. Zamienia się w brzemię albo w jakiś wyrzut sumienia, a nie w coś, co dodaje skrzydeł i chęci. Zawsze w takiej sytuacji kusi mnie, żeby zapytać, skąd ci się wziął akurat ten cel. Jak podchodzisz do samego siebie i do procesu realizowania swojego celu? Jaki on ma dla ciebie sens? Po co to tak naprawdę robisz? Czy chodzi o sam efekt? Czy chociaż trochę cieszy, się, cieszy Cię to, co masz robić po drodze? Jakie przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne dostrzegasz? Jak sobie z nimi będziesz radzić? Czy masz jakiś plan na to wszystko? Czy masz wiedzę, dyscyplinę, ale też elastyczność i cierpliwość? Jeżeli twoje cele nie są tak naprawdę twoje, albo są określone na bazie chęci naprawienia tego, co jest z tobą nie tak, bez akceptacji stanu wyjściowego, jeżeli podchodzisz do siebie w tym procesie jak pan do niewolnika, jeżeli nie masz żadnego planu, w dodatku nie znosisz tego, co masz robić, żeby osiągnąć swój wymarzony efekt, to nie dziwi mnie to, że cele źle ci się kojarzą. Tutaj jest wszystko na opak. Nawet jak cele są sensowne dla ciebie, są dobrze określone i są Twoje, to i tak elastyczność, wyrozumiałość i cierpliwość będą potrzebne. Bez tego cele. Za często jak na mój gust stają się źródłem frustracji, rozczarowania i złości na samego siebie, a potem jeszcze niechęci do samych celów. A wcale tak nie musi być. Chcę przez to wszystko powiedzieć, że podejście do tych rzeczy jest kluczowe. Jeżeli nie chcesz tracić satysfakcji, jaką oferuje zaangażowanie się w dobrze wybrane dla siebie cele. Co do relacji Pomiędzy byciem obecnym tu i teraz, a realizowaniem celów. Wiele osób w ogóle nie widzi związku między tymi rzeczami i tworzy w swoim życiu ostry podział na momenty względnie ukierunkowanej aktywności i na chwilę przyjemnej obecności. I to mi przypomina taki typowy podział pomiędzy czasem uważności na poduszce medytacyjnej w trakcie medytacji, a potem kompletnym zatraceniem się w chaosie życia bez żadnej uważności. Tak to często wygląda u wielu osób i chociaż te rzeczy wcale nie powinny, czy inaczej, wcale nie muszą, a nawet nie powinny się moim zdaniem wykluczać, dla wielu osób jednak się wykluczają. W ten sposób życie jest podzielone na pół. W dodatku większość osób wybiera sobie bardziej pożądane źródło satysfakcji albo ulgi w, w oparciu o swoją osobowość, okoliczności, doświadczenia i adaptację z przeszłości, czyli albo cele, albo obecność. Ludzie chcą czuć się dobrze i szukają metody na życie, która pozwoli im to osiągnąć i która pozwoli unikać albo lepiej sobie radzić z rzeczami, z którymi nie za bardzo chcą się mierzyć bezpośrednio. W takim scenariuszu, zwykle jeden element zaczyna przeważać nad drugim. Tak jak mówiłam, albo cele, albo obecność. Dlatego jedni zatracają się w celach i nazywają to ambicją. A inni czują, że żyją głównie w przerwach odrobienia i osiągania, i nazywają to duchowością. Tyle, że życie to nie tylko dociskanie się dla efektów, bo w końcu człowiek wyląduje w szpitalu, ale życie to też nie tylko spacery w słońcu z jeżami, bo w końcu przyjdzie komornik. Tak naprawdę to nie jest nawet prawdziwa alternatywa nie trzeba wcale wybierać. Skoro tak, to w takim razie skąd ten podział i skąd ten wybór? Popraw mnie w komentarzu, jeżeli się mylę, ale brak chęci do bycia obecnym w jakiejś części swojego życia sugeruje mi, że nie za bardzo chcesz w niej być. I pewnie, mówiąc to zdanie, nie odkrywam Ameryki, ale może gdyby zabrać ci to obsesyjne skupienie się na celach, w bezczynności i w obecności, musiałbyś się skonfrontować z tym, od czego w cele i w kieratakura tu uciekasz. Gdyby zabrać ci te chwile oddechu i obecności na łące wśród kwiatów, to może zostałyby ci głównie te rzeczy, których tak naprawdę nie chcesz robić i wyzwania, z którymi nie chcesz się mierzyć w życiu. Tak czy inaczej, jeżeli nie chcesz przebywać w danej chwili, chcesz uciec emocjonalnie, mentalnie, a czasami nawet fizycznie, to tutaj jest coś do rozwiązania i do zrobienia dla ciebie na poziomie wewnętrznym. I to bez względu na to, z którą grupą bardziej się identyfikujesz. W końcu to, czego unikasz, i tak do ciebie przyjdzie w postaci jakichś konsekwencji albo starego dobrego cierpienia. Jak to wszystko ma się do sensu realizowania celów i do połączenia ich z obecnością? Należy dbać o świadome tworzenie w swoim życiu okoliczności, w których chcesz być obecny czy obecna. I tutaj wracamy do współtworzenia swojego życia w ramach wybierania swoich celów i kierunków rozwoju na właściwych podstawach i z właściwym do tego podejściem. Metoda jest prosta. Zastanów się, jakie cele sprawią, że będziesz chciał być obecny w swoim życiu bardziej albo w pełni. I tu ważna uwaga. Odpowiedź na to pytanie powinna uwzględniać chęć bycia obecnym nie tylko po osiągnięciu efektu, ale przede wszystkim w trakcie realizowania celów, czyli w trakcie pracy nad nimi. To jest bardzo ważne. Dla mnie celem, który to wszystko umożliwia i łączy, jest oczywiście życiowy cel i cele, które z niego naturalnie wynikają. Dlatego, że to jest coś więcej niż tylko cel czy cele. One są połączone z głębszą prawdą na temat tego, kim tak naprawdę jesteś. A to jest coś, z czym naturalnie chcemy być w kontakcie, dlatego to wspiera obecność. I właśnie tak cele mogą wspierać chęć bycia obecnym i w codzienności, i w wyjątkowych chwilach. A tak naprawdę to obecność jest tłem które czyni chwilę wyjątkowymi i dlatego trzeba ją wspierać w każdy możliwy sposób też przez angażowanie się we właściwe rzeczy dla siebie musisz chcieć być w swoim życiu i to jest w twoich rękach właśnie dlatego w kółko opowiadam o właściwych celach i o życiowym celu jakbym nie miała innego tematu robię to bo wiem że właśnie tak łączy się to co w nas zwierzęce z tym co w nas głęboko duchowe a w rozwoju chodzi właśnie o połączenie, o integrację, a nie o podziały. Całą swoją pracą próbuję ci powiedzieć, że to jest właściwy kierunek. Mam nadzieję, że teraz ma to dla ciebie ręce i nogi, chociaż pewnie znajdą się osoby, które mimo tego, co powiedziałam, bez mrugnięcia okiem, kategorycznie stwierdzą, że cele nie mają żadnego znaczenia, albo że liczą się tylko cele, albo że liczy się tylko obecność. Te osoby mają jakąś pracę do wykonania przed sobą. Ale to nic, to są po prostu rzeczy do przemyślenia. No właśnie, a jak jest u Ciebie? To jak żyjesz i na co poświęcasz swój czas, sprzyja obecności, czy raczej sprzyja podziałowi na chwile, w których jesteś i chcesz być, i na takie, od których chcesz uciekać? Jakie są proporcje i jak Ci się z tym żyje? Miał być krótki film, a wyszedł długi. Niektórzy się pewnie ucieszą. Bardzo dziękuję za dzisiaj, jeżeli masz ochotę na coaching ze mną, zapraszam na selfmastery.pl, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.